Kaczyński Ziobro i Brawiecki powinni pójść siedzieć. Tak, też musimy się odróżniać od pisu. Nie możemy robić wszystkiego e, tak jak PIS e, z, z naruszeniem prawa, z naruszeniem konstytucji. Prezes Kaczyński wyszedł e, przed kamerę i powiedział, że demokracja się kończy, bo bank żąda od niego spłatu kredytu. To po prostu jest kwik e, czy ryk świętych krów bankowcy traktują pana tak samo, jak traktują Malinowskiego. A nie, że Pan był przez ostatnie 8 lat świętą krową. Te czasy się skończyły. Będziecie spłacać wszystkie kredyty, które zaciągnęliście. I ja bym chciał, żeby windykatorzy z tego banku przyjrzeli się również spółkom, które zostały wyprowadzone poza Prawo i Sprawiedliwość, takie jak spółka Crebrę. Witam Państwa, Mikołaj Dwojek, redakcja golinec.pl, program Polityczna Gra z Państwem i z nami w studiu jest Andrzej Rozenek, działacz Koalicji Obywatelskiej. Witam Panie redaktorze. Dzień dobry. Panie redaktorze, w ramach formuły programu na początku szybkie strzały, tak, nie i prawo do jednego pomidoru, w związku z tym pierwsze pytanie, czy jest Pan gotowy? Jestem. Lewica zaraz czarzasty ją zatopi. Tak. Zalanie Warszawy to wina Trzaskowskiego. Nie. Kaczyński, Ziobro i Marawiecki powinni pójść siedzieć. Tak. Już niedługo nie będzie prawicy w Polsce. Nie. Wszystko, co robi obecna koalicja, jest praworządne. Tak. PSL sam sobie kopie grup. Tak. W następnej kadencji koalicja będzie o wiele mniej zróżnicowana. Tak. Federalizacja Unii i Euro to jest polski interes narodowy. Tak. Bosak byłby lepszym wyborem dla konfederacji niż Mensen. Pomidor. Wierzę w narodowe pojednanie Polaków. Nie. I szanowni Państwo, e, szybko, sprawnie e, przeszliśmy przez szybkie strzały. W związku z tym, e, jeżeli chodzi o obecny rząd, przejdziemy do takiej, no można powiedzieć, aferki, afery e, związanej z obozem władzy, czyli z wiceministrem Ciężyńskim z e, Ministerstwa Sprawiedliwości, a konkretnie z obozu Lewicy, który mm, no, służbowym autem w pracy, której już de facto nie pełnił, pojechał do Słowenii i zapłacił za paliwo służbową kartą. Eee, wydaje mi się, że panie, panie proszę, ja poproszę pana o komentarz, bo w sumie nie wiem, jak to skomentować w takim sensie, że to się wydaje trochę absurdalne i wydaje się takim naprawdę dziwnym błędem, tak bym to nazwał. Nie, to trzeba nazwać po prostu głupotą, yy, na to nie ma innego słowa i nie o takie standardy walczyliśmy. Ja bym chciał, żeby w Polsce obowiązywały takie standardy jak w Szwecji, gdy pani minister pomyliła się, naprawdę się pomyliła przy zakupach i zapłaciła, zdaje się, za dorsza kartą służbową. Natychmiast sama podała się do dymisji, mimo że kwota była naprawdę niewielka i sama to wykryła, sama się do tego przyznała, jeszcze sama się podała do, do dymisji, bo tak działa praworządne, demokratyczne państwo. Ja oczekuję od pana ministra Ciążyńskiego, że zrobi dokładnie to samo. Mówię to z ubolewaniem, bo znam Bartka, to dobry specjalista, niezły prawnik, yy, który no, yy, mógłby być bardzo dobrym wiceministrem, ale no, po takim błędzie po prostu nie ma innej drogi. Trzeba, trzeba zjeść te żabę, połknąć te żabę, bo nie o takie standardy nam chodziło. A w kontekście koalicji a, były doniesienia na temat tego, że NASK miał mówić o tym, że różne trollkonta wspierają pomysł mieszkania 0%, i widzimy tutaj taką linię, takie napięcie pomiędzy lewicą a na przykład psl ale też szerzej patrząc na to, jak się na przykład rozkłada podział poparcia do tego programu, no to mamy lewica polska 2050 kontra koalicja obywatelska i PSL, a w tle mamy PiS i Konfederacja, które nie wiemy, co zrobią z tym programem, nie wiemy, czy go poprą, czy nie. W związku z tym, czy gdy patrzę Pan na te spory w koalicji. Nie obawia się pana, że ta koalicja będzie w oczach Polaków co najmniej niesprawcza? No w tej sprawie jest rzeczywiście problem, dlatego że są dwa zupełnie skrajne poglądy dotyczące problemu mieszkalnictwa. Pierwszy, ten najbardziej skrajny, reprezentowany przez Partię Razem, ale wspierany też przez Partię Czerwastego, można nazwać hasłowo mieszkanie prawem, nie towarem i z tego Hasła już drwin i śmiechu było co niemiara. Skończyło się, zdaje się, ostatnio na haśle, że kawa z sojowym latte prawem, nie towarem. No, my nie możemy sobie pozwolić na tego typu hasła, dlatego że ludzie ciężko pracują na to, żeby sobie kupić mieszkanie. I większość z tych ludzi, którzy to mieszkanie ma, wypracowała ciężką pracą, pokoleniami czasami, no nie życzy sobie po prostu tego, żeby w ten sposób ośmieszać państwo polskie, ośmieszać różnego rodzaju programy socjalne, które są potrzebne. Z drugiej strony rząd Donalda Tuska zaproponował program zeroprocentowego kredytu. To jest nic nadzwyczajnego, tego typu programy są stosowane w wielu państwach na świecie. One mają pomóc ludziom uzyskać lepszy kredyt, lepsze warunki kredytowe na mieszkanie, no bo jednak, jeżeli ktoś chce kupować mieszkanie, no to zazwyczaj robi to w kredycie, szczególnie, jeżeli to są, są to młodzi ludzie, także ja jestem za tym, żeby wprowadzać programy realne, takie, które rzeczywiście ludziom pomagają, tutaj, ale to jest jednocześnie... To strona, strona jednocześnie polityczna. nie obrażają to tych, tych którzy To jest kwestia tego... Ciężko, muszę to skończyć, jednocześnie ale nie obrażają panie tych, którzy proszę, ciężko zapracowali Jeżeli chodzi na, o nas, na o, ten, o ten przykład, który ja wymieniłem, wiemy, koło nas jest podległy, Wiemy e, dlaczego, podejrzewamy dlaczego politycznie te informacje ujrzały światło dziennie, dzienne e, i biorąc pod uwagę tego typu spory, spory światopoglądowe, e, też to, że tak naprawdę za rok prezydentura Andrzeja Dudy się zakończy, najprawdopodobniej będzie to, nowy prezydent będzie z obecnej większości rządowej, nie mówię, że na 100%, ale na 90 powiedzmy, bo na to na razie wskazują sondaże, e, no to wymówki się skończą. I wtedy, jeżeli. Teraz jeszcze można taktycznie na przykład przepchnąć ustawę i powiedzieć, że na przykład prezydent uda ją zawetować, to jest jego wina, ale wtedy wymówki się skończą i Polacy ja mogą rozumiem. być niezwykle niezadowoleni. No to tu są dwa problemy. Pierwszy problem dotyczy tego e, rzekomego wycieku z nasku. E, nie sądzę, żeby ktokolwiek z rządu e, zatrudnił tutaj jakiekolwiek troll-konta do wspierania tego typu pro, projektu socjalnego. Myślę, że to jest humbug, to jest nieprawda. A jeżeli ktoś ma taką informację, to ja poproszę o twarde dowody, bo to wtedy byłby naprawdę poważny skandal. Natomiast co do drugiej sprawy, no to Duda jest przeszkodą do wszystkiego, co chcemy przeprowadzać w formie ustaw, ale średnio sobie wyobrażam to, że Duda zawetuje projekt pozwalający młodym Polakom na lepsze kredytowanie ich mieszkań. Nie, nie bardzo to, to czuję. Dlaczego miałby to zrobić? Natomiast, y, ja mówię bardziej o tej perspektywie za rok, jeżeli będzie prezydent na przykład ale Rafał Ale nie możemy czekać ze wszystkim rok i takie projekty akurat powinny wchodzić już teraz. Ale tu ja to mówię bardziej o tych sprawach na przykład światopoglądowych, jak kwestia praw kobiet, czy kwestia związków partnerskich, które są wielką gością niezgody i gdzie PSL cały czas argumentuje, tego nie ma w umowie koalicji, a tego spodziewała się duża część wyborców tej koalicji. Mhm. Zgadza się, i tutaj to jest kolejny punkt, w którym można powiedzieć, że koalicja trochę trzeszczy, nawet nie trochę, i prędzej czy później ten temat musi być jakoś rozwikłany, i dokładnie tą datą, kiedy będzie musiał być rozwikłany, jest moment wyboru nowego prezydenta. Zakładam, że zostanie nim Rafał Trzaskowski, i wtedy nie będzie żadnej przeszkody do tego, żeby w sposób formalny zagwarantować kobietom ich prawa. No, i nie chciałbym być w skórze kosiniaka, kamysza wtedy, kiedy, kiedy to będzie i gdy wpadnie on znowu na pomysł, żeby coś, coś swoimi głosami blokować w Sejmie, bo to, to będzie naprawdę niedopuszczalne. Zobaczymy, jak to się rozwinie, też biorąc pod uwagę, że nawet pojawiły się gwiazdki z kliniczynkami, choć ja tego osobiście nie pochwalam. Aczkolwiek, e, szanowni Państwo, w ramach oczywistego, e, całej części formatu, 7 kart na stół e, z pytaniami trzy z nich dla naszego dzisiejszego gościa oczywiście do wyboru, do koloru. Siedem kart, jak siedem życzeń. Ech, ta jakoś tak krzywo położona. Ech, czy bez przeproszenia za Wołyń współpraca z Ukrainą będzie możliwa? No bardzo ciekawe pytanie dotyczące polityki historycznej, ale też i współczesności. Wołń jest taką zadrą między Polską a Ukrainą, historyczną zadrą, która jest bolesna i cały czas cały czas tkwi w naszym społeczeństwie. Dobrze by było, żeby Ukraińcy się do tego jednoznacznie w sposób taki może bardziej spektakularny niż do tej pory odnieśli, ale ja przypominam, że prezydent Zełenski już kilka razy przepraszał za Wołąń, także to nie jest tak, że że ta strona nie dostrzega problemu, czy, czy, czy całkowicie schowała głowę w piasek. Natomiast może rzeczywiście jest potrzebne jakieś takie ogólnonarodowe, polsko-ukraińskie pojednanie. Ja jestem za tym, żeby, żeby jednak nie, nie zasypywać ran, tylko je wyleczyć, wyleczyć poprzez poważną dyskusję historyczno-społeczną. Także odpowiadając wprost na to pytanie, Raczej będzie trudno bez rozliczenia tej historii o takie szczere, dobre, dobrosąsiedzkie kontakty, ale to rozliczenie nie może polegać na wiecznym rozdrapywaniu ran, trzeba po prostu sprawę omówić. Ukraińcy powinni zrozumieć, dlaczego jest to dla nas tak ważne. My powinniśmy też zrozumieć to, że Ukraina. Jest państwem, które jest młodym państwem, ma swoją krótką historię państwowości i też musi dbać o swoich bohaterów, o swoje tradycje. Także tu musi być zrozumienie po obydwu stronach. Jeżeli ono nastąpi, to na pewno będziemy wspólnie budować przyszłość obydwu narodów, która może być naprawdę dobrą przyszłością może być przyszłością korzystną i dla Polski, i dla Ukrainy. Trzeba tylko dużo zrozumienia z jednej i z drugiej strony. Eksumacja miejsca, pamięci. A w kontekście tego, dlaczego też to jest istotne, no bo patrząc nawet historycznie na mapę i dzisiaj, wydaje się takim naturalnym partnerem Ukraina, tylko właśnie zazwyczaj coś stawało na przeszkodzie, więc wypadałoby tych błędów w przeszłości nie popełniać po raz kolejny. Zgadza się, i e, chociażby po to, żeby e, ci, którzy źle życzą Polsce i Ukrainie, czyli głównie. Rosja nie wykorzystywali tej trudnej historii polsko-ukraińskiej, trzeba by ją raz na zawsze dobrze zamknąć, tak? W taki sposób, żeby obydwie strony były, były zadowolone, a wtedy te wszystkie potrzeby ze strony Rosji, e, podżegujące do wznawiania tematu rzezi wołyńskiej i żerujące właśnie na tej trudnej historii, myślę, że się wtedy skończą i nie będzie to kolejny pretekst do tego, żeby, żeby dzielić Polaków i Ukraińców. Panie pośle, przejdziemy do kolejnego pytania. Um, to może ten, to najdalej. Um, czy Niemcy rozwolniły rolę lidera Europy? O, ale dzisiaj bardzo ciekawe pytania. Um, Niemcy nigdy do końca nie byli e, liderami takimi e, sensu stricte byli e, gospodarczo liderami e, Unii Europejskiej, politycznie. Zawsze byli trochę wycofani ze względu chociażby na Drugą wojnę światową, na to jak oni politycznie, tę odpowiedzialność za Drugą wojnę światową cały czas podkreślają. Natomiast czy coś roztrwonili, moim zdaniem, trochę tak, bo w tych kontaktach gospodarczych z Rosją oni się zapędzili, tak, uznali, że tutaj najważniejszy jest pieniądz, że najważniejsze są ceny nośników energii. Zapominając o tym, że nośniki energii mogą być bronią, taką samą jak rakiety, czołgi czy, czy samoloty. Także tu na pewno roztrwonili kapitał polityczny pod tytułem mądrego, mądrego przywództwa czy współprzywództwa Unii Europejskiej, ale ja bym jeszcze nie przekreślał Niemców. Uważam, że to jest po pierwsze gigantyczna gospodarka, która. Ciągnie Unię Europejską do przodu. To jest nasz największy partner i sojusznik w Unii Europejskiej. To jest przede wszystkim ogromny partner dla, dla naszej gospodarki. Taki, który bardzo dobrze korzysta z możliwości polskiej I gospodarki. Panie posie, to gospodarczo się pozostamy... wszystko zgadza praktycznie, jeżeli chodzi tak. o taką ilość jakby tego handlu między naszymi państwami. Pytanie, jaka byłaby to zależność między Polską a Niemcami, a z drugiej strony, na ile moglibyśmy być pewni, bo jeżeli mówimy o federalizacji, mówimy o euro, mówimy o wspólnej polityce obrony zagranicznej itd. itp., czyli tak naprawdę jeszcze większej integracji Unii Europejskiej i tworzeniu naprawdę bardzo już spójnego bloku politycznego, no to pewność wobec takich partnerów jak Niemcy, czy nawet Francja, którzy, no, którzy mieli, no, i też Włochy za z koniego, pamiętamy, e, jak wyglądały ich relacje z Rosją, no to my musimy mieć pewność. Mhm. Musimy mieć pewność, że, tylko, te, że, to, że to nie zostanie stracone. Tylko ciężko jest tutaj e, tak generalizować, dlatego, że Niemcy z jednej strony, no to, jest, to są tacy politycy skompromitowani jak Schroeder e, i ten były szef służb niemieckich, który ostatnio się wypowiadał w sprawie Zniszczenia rurociągu, no, też z czasów Schroedera. I ci Niemcy, tacy, którzy, których można właśnie pokazać jako sojusznicy Schroedera, są oczywiście niestabilnymi partnerami, bardzo takimi trudnymi, ale są też stabilni partnerzy związani z centrum sceny politycznej niemieckiej, którzy doskonale widzą zagrożenia płynące ze strony Rosji, doskonale rozumieją to w którym miejscu się znajduje Unia Europejska. Co ciekawe, nie tylko centrum sceny politycznej niemieckiej ma takie poglądy, ale na przykład też zieloni, którzy Panie bardzo, Panie bardzo, bardzo radykalnie wypowiadają kwestia, się po stronie Ukrainy. Ale jeżeli chodzi o Putinowi. Niemcy, to Niemcy popełniają, to ja to powiedział, takie samobójstwo energetyczne, biorąc pod uwagę to, że niszczą swoje elektrownie jądrowe. My w Polsce staramy się od lat elektrownię jądrową. Politycy... Różnie do tego podchodzili, ale mamy nadzieję, że ona w końcu powstanie. A tym czasie, w tym samym czasie Niemcy burzą swoje elektrownie. Jest sporo mitów, o czym pan redaktor mówi, dlatego że po pierwsze, Energiewende zaproponowana przez Angelę Merkel miała prowadzić do tego, żeby energetykę z kopalin, a uran też jest kopaliną, ze wszystkich kopalin, w to żeby zamienić na OZE tylko w procesie, że jakby jest kwestia tego czy tak się da w 100% w procesie przewidywalnym i e, prowadzonym na spokojnie zamienić na OZE. No, w międzyczasie się pojawiły różnego rodzaju problemy z Rosją. Gaz miał być takim paliwem przejściowym. Okazało się, że tego gazu z Rosji nie ma i tak dalej. Cała ta energiewenda, która wydawała się dobrym projektem e, gospodarczym, okazała się złym projektem politycznym. I teraz rzeczywiście Niemcy mają pewien problem, ale proszę mi wierzyć, że to jest tak potężna gospodarka, że oni sobie naprawdę z tym świetnie poradzą. I przejdą skąpą przez te problemy. A my zostaniemy będzie. przepraszam, a my zostaniemy kopcącymi elektrowniami pytanie, węglowymi, które w na, pewno, kart, na pewno nam nie mnie W ramach tych kart w związku z tym również do wyboru do koloru. Czy rozliczenia PIS postępują za wolno? Oczywiście, że postępują za wolno, ale. Po pierwsze, mamy Romana Giertycha, który jest takim, no nie chcę użyć tego słowa karbowym, ale, ale innego chyba bardziej dobitnego słowa nie ma, który rzeczywiście tam ciśnie i próbuje przyspieszać. Z drugiej strony, my też musimy się odróżniać od pisu. Nie możemy robić wszystkiego tak jak pis z, z naruszeniem prawa, z naruszeniem konstytucji. My musimy robić wszystko zgodnie z prawem i dlatego niektóre procesy przebiegają dosyć wolno. Adam Bodnar, który stoi na czele Ministerstwa Sprawiedliwości, stara się robić to najszybciej, jak zgodnie z prawem się da. I ja mogę tutaj zapewnić Państwa, że te rozliczenia nastąpią. Być może nie będą one szybkie, czy bardzo szybkie, ale z całą pewnością nastąpią, pośle, są nieuchronne. Natomiast patrząc na ostatnie, czy to. Medialne doniesienia, czy też to, co się dzieje w ramach subwencji Prawa i Sprawiedliwości. Dowiedzieliśmy się o tym, że według mediów, według różnych informacji, Prawo i Sprawiedliwość ma zaciągnięty kredyt w PKO Banku Polskiego, który trzeba spłacić. Na razie tam, tą subwencję ma zawieszoną. W międzyczasie Jarosław Kaczyński mówi o upadku demokracji w związku z tym że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby w jakimkolwiek wariancie utracić część lub całość subwencji. Jak Pan patrzy na to, co się dzieje właśnie z tą sprawą? należy spojrzeć na to znowu okiem przeciętnego obywatela, zwykłego Polaka, który zaciągnął kredyt i jak nie spłaci jednej raty, to natychmiast bank do niego pisze twarde pisma, że należy spłacać kredyty, a jak nie spłaci dwóch czy trzech rat, no to Przychodzi komornik, windykator, i zaczynają się bardzo przykre sytuacje. A tymczasem prezes Kaczyński wyszedł przed kamerę i powiedział, że demokracja się kończy, bo bank żąda od niego spłatu kredytu. To po prostu jest kwik czy ryk świętych krów, które nagle stwierdziły, że już nie są święte, i nagle się okazało, że system bankowy wobec Kaczyńskiego działa tak samo jak wobec Kowalskiego czy Malinowskiego. I tak, panie prezesie, tak właśnie powinno być, że bankowcy traktują pana tak samo jak traktują Malinowskiego, a nie, że pan był przez ostatnie 8 lat świętą krową i wszyscy urzędnicy, również ci bankowi, na kolanach przed panem całowali pana po rękach i mówili, że panie prezesie, pan akurat to nie musi żadnych kredytów spłacać. Otóż nie, te czasy się skończyły, będziecie spłacać wszystkie kredyty, które zaciągnęliście. Wierzy pan w to, że w związku z tym PiS może nawet ogłosić bankructwo. Eee, I gdyby tak się na przykład stało, że nie dostałby tej subwencji, a musiałby spłacić swoje zobowiązania, to myśli pan, że prędzej jest e, możliwy wariant, że PiS się autentycznie rozpada jako partia, eee, czy raczej wariant, że po prostu jest wielka zrzuta, można powiedzieć. Tak, rzucamy się na kredyt, rzucamy się na działalność partii. Ale to mnie to w ogóle nie obchodzi, co oni zrobią? i Czy się będą zrzucać, czy nie? Nie interesuje to. Czy bank, który na no, no, jest bankiem państwowym, nie poniesie straty w związku z tym, że Kaczyński źle gospodaruje finansami i ja bym chciał, żeby windykatorzy z tego banku przyjrzeli się również spółkom, które zostały wyprowadzone poza Prawo i Sprawiedliwość, takie jak spółka srebrna, gdzie jest bardzo dużo pieniędzy, jest duży majątek w nieruchomościach i być może ta, stamtąd trzeba wziąć pieniądze. Windykatorzy potrafią tego typu rzeczy robić. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie środki prawne do tego, żeby położyć łapę nie tylko na e, koncie pisu, które zdaje się, że jest opróżnione, ale również na majątku, który kiedyś był wypracowany przy pomocy koneksji politycznych, przy pomocy różnego rodzaju cwaniactwa politycznego, a który został z tego pisu wyprowadzony do spółki, takiej jak Srebrna jest, innych że, że Profesor Niesiołowski mówił o tym, że zawsze mogą oszczędzać pewne swoje nieruchomości no i swój majątek, ale jeżeli chodzi o rozliczenia pisu, na przykład. E, opozycyjny wobec takiego e, podejścia głos miał Marek Sawicki, który twierdził, że no, te rozliczenia, PiSy wyglądają jak takie trochę ganianie króliczka. E, no bo, generalnie, Tuskowi opłaca się mimo wszystko. PiS podtrzymywać przy życiu i karmić ich trochę tą narracją, że razem z Kaczyńskim się nawzajem karmią. No bo jeżeli będzie w drugiej turze kandydat PiSu, no to on ma pewną, pewnego kandydata z koalicji obywatelskiej, niezależnie kto nie będzie jako prezydenta. No a gdyby to był ktoś na przykład z trzeciej drogi, no to tak by nie było. Marek Sawicki, kiedyś świetny minister rolnictwa, członek PSL-u, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Powinien pamiętać lepiej ode mnie, że gdy PSL popełnił dosyć błahe wykroczenie przeciwko kodeksowi wyborczemu, błahe w porównaniu do tego, co pisowcy zrobili, bo PSL nie, nie sponsorował wtedy za państwowe pieniądze kampanii wyborczej, po prostu tam doszło do jakichś nieporozumień. Musiał sprzedać swój ogromny budynek, swoją nieruchomość przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie i z tego spłacić zadłużenie. Więc Marek Sawicki powinien pamiętać, że Odpowiedzialność za błędy popełnione czy nadużycia popełnione podczas kampanii wyborczej jest nieuchronna i dotyczy wszystkich. Dotyczyła PSL-u, tak samo tak, tego, powinna że dotyczyć PiSu. Yy, i... Tak samo nie ma nikogo yy, w aresztach, w takim sensie, że mm, jak mieliśmy pana Romanowskiego, to też, jest, -Kamińskiego. to też jest nieprawda, i znowu sięgnę do yy, współczesnej historii PSL-u. Jest taki polityk znany, Jan Bury, który no, wylądował akurat w areszcie i, i, i to polityk PSL-u, więc ja nie bardzo rozumiem, dlaczego Marek Sawicki tak broni PiSu, bo przecież sam PSL za znacznie bardziej błahe rzeczy odpowiadał zarówno karnie, politycy PSL odpowiadali, jak i finansowo odpowiadał o PSL, więc nie, nie bardzo rozumiem te wypowiedzi Marka Sawickiego, chyba, że został rzecznikiem PiSu i, i wypisał się z PSL-u. Panie pośle, i na końcu dwa pytania od naszych widzów. Użytkownik Mater tutaj zadał dwa pytania, więc oba przetoczę. Dlaczego dzisiejsza lewica ma tak małkich polityków i którzy politycy, polityczki dzisiejszej lewicy są lub mogą być koniami napędowymi dla partii, a którzy definitywnie jej szkodzą? To pytanie nie do mnie, tylko do polityków lewicy. Ja jestem szczęśliwie politykiem Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Ale gdybym miał dzisiaj wskazywać kogoś, kto jest politykiem lewicowym i jeszcze jest w partii Czarzastego i ma szansę na to, żeby, żeby tę partii odbudować, to naprawdę miałbym z tym poważny problem. Bo nie umiem takiej osoby wskazać, która cieszyłaby się autorytetem, nie byłaby przez Czarzastego zniszczona, gdzieś schowana do trzeciego rzędu. E, i, I mogłaby ten, ten autorytarz Czyli zgadza się pan z tezą, że lewica ma miałkich polityków? Ogólnie też jako. Za, zadziałał efekt kiepskiego przywódcy, który obawia się każdego, kto, po, kto wyrasta ponad przeciętność i każdego, który może mu ewentualnie zagrozić, i wtedy się takich ludzi pozbywa. Ten efekt kiepskiego przywódcy powoduje, że wokół niego e, pojawiają się zazwyczaj osoby takie o bardzo słabym autorytecie. I na koniec, Krem de la Krem, użytkownik Dawid, dlaczego działa przeciw Polsce, co widzi pozytywnego w komunie i jeszcze jedno pytanie od użytkownika Łykę, dlaczego jest komunistą? W związku z tym, jak by pan odpowiedział na te zarzuty? Eee, ko komuch czy komunista, to już nie, nie ma nic wspólnego z, z definicją językową tego słowa. Stało się po prostu obelgą w Polsce, jakimś takim rodzajem miękkiego powiedzenia, zamiast powiedzieć tyka, no to się mówi ty komunista, tak? Nie jestem komunistą, nic mnie z tym nurtem politycznym nie wiąże i nigdy nie wiązało. Natomiast jeżeli pan chciał mnie obrazić, no to się nie udało, no bo tak jak podkreślałem już wielokrotnie, jestem w Platformie Obywatelskiej. Szanowni Państwo, w związku z tym stawiam tutaj kropkę, choć rzeczywiście nazwanie kogoś komuchem czy komunistą do dzisiaj jest bardzo mocno pejoratywne. I oczywiście zachęcamy Państwa do pisania swoich opinii, komentarzy, zostawienia polubienia subskrypcji, bo ciągle część z Państwa tego nie robi, to nic nie kosztuje, zajmuje kilka sekund, a nam bardzo pomaga budować społeczność gońca. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, kłaniam się i dziękuję mojemu gościowi, którym był Andrzej Roznek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.